tam przypisuje się, ale w sposób zupełnie inny niż w systemie proporcjonalnym. Skoro Państwo są tutaj, to pewno interesują się polityką, no to pamiętacie aferę Tasi Renaty Becker. Na to, jak ona była przekonywana, żeby ona i panów w inny sposób zagłosowali, to po prostu w Moskwie uzyskali stanowisko. Że zostanie sekretarza stanu i parę innych jeszcze pomniejszy. Natomiast w systemie większościowym, jeżeli już chce się polityka przekonać, a nie ma żadnego haku, no to się obiecuje, że albo się wybuduje opuszczanie ścieku w jego okręgu wyborczym, albo buduje muzeum, albo się przekazuje subwencje na szpital. W ten sposób wygląda funkcja polityczna. To chyba dla nas obywateli coś byłoby zdecydowanie korzystniejsze. Prawda? To też nie ma się co łudzić. Ja tak powiem, proszę tego, co Państwo mówili. Każdy system ma wady i zalety. Tak? System proporcjonalny ma swoje wady i zalety, system większościowy ma swoje wady i zalety. I też proszę o tym pamiętać, że to nie będzie remedium tak, na wszystkie nasze bolączki. To pytanie jest, co nam przeszkadza w tym obecnym stanie politycznym, tak? W tej naszej praktyce politycznej. To, co ja tutaj tu pozwalam, że bardzo często o tych temat dyskutuje się trochę jako lekarstwie, ale bez choroby, zwłaszcza w mediach, jak się o tym dyskutuje, prawda? Że są wady i zalety, właściwie nie wiadomo, który jest lepszy system, a skoro nie wiadomo, to zostaniemy przy tym starym. Tyle tylko, że jeżeli my zdefiniujemy sobie